W ostatnich czterech ligowych meczach piłkarki KSZO 1929 zdobyły 2 punkty. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest plaga kontuzji w drużynie. Z podstawowego składu tracimy masę dziewczyn. Ciężko nam to posklejać, no i nawet sam wynik dzisiaj mówi, tak, no dziewczyny robiły co mogły, no ale nawet z urazami grały, gdzieś drobnymi, delikatnymi, powiedziały trenerze, tak, dam radę i tak naprawdę graliśmy na siłę, no. Trener Szymon Kroczek mówi o przegranym 0-2 spotkaniu z Mosirem Lubartów, które rozegrano w minioną sobotę na boisku przy ulicy Kolejowej. Gospodynią dużo krwi napsuła m.in. Katarzyna Lipowska, autorka jednej z bramek. Ostatnio się trochę zawiesiłam, jeśli chodzi o strzelanie bramek, ale już się odblokowałam, także jestem zadowolona z siebie. Drużyna mnie wspiera, więc cieszę się. Założenie było jasne, miałyśmy stąd wywieźć 3 punkty. Myślę, że się udało, cel zrealizowany. Także chciałyśmy też na 0 z tyłu zagrać i również się udało, więc jesteśmy zadowolone. Myślę, że trener też będzie z nas dumny. Pomimo porażki drużynie z Ostrowca Świętokrzyskiego nie można było odmówić woli walki. Najlepszą okazję na poprawę wyniku miała w drugiej połowie Patrycja Szymańska, której nie udało się jednak pokonać bramkarki Mosiru. Ja się cieszę, że nabrały takiego charakteru, że sobie gdzieś wypracowaliśmy takie DNA drużyny, gdzie kilka meczy na wyjeździe remisujemy 1-1, 2-2, a patrząc na twarz dziewczyn, to wygląda, jakbyśmy dostali z 10-0 od ostatniej drużyny. Naprawdę, że są złe, jak pieron, gdzie cieszyć się z meczu na wyjeździe, że nie przegrywamy. One są bardzo, bardzo złe. Cieszę się, że tak na to reagują i chcą wygrać w każdym meczu. Kolejny mecz z pewnością do łatwych nie będzie należał. Podopieczne Szymona Kroczka zmierzą się w Łęcznej z rezerwami Górnika. Spotkanie to zostanie rozegrane 5 listopada.